Dzień dobry, z tej strony Pixel, a to jest Let's Play Mody na nas sprytne smyki. Więc zaczynamy. Czytaj, pajęczyna. Yeah. Więc tak, dziękuję dwóm użytkownikom niestety. Pajęczyna jest bardzo sprężysta. Dobra. Dzięki ojcze. Dziękuję dwóm użytkownikom, których niestety nie pamiętam ników, więc prawdopodobnie będziecie mieli w opisie, którzy wyjaśnili mi proces. Wyjaśnij mi trik, jaki muszę zrobić, żeby wskoczyć na tej pajęczynie. Otóż, co muszę zrobić? Z tego tam najwyższego punktu muszę się na to odbić i szybko się odbić i szybko zrobić double jumpa. Rzekomo ma to działać. Jeżeli nam się uda, to powiem tak. Ten odcinek zaważy teraz na wszystkim. Jeżeli nie przejdę tam tej pajęczyny, nie będzie już odcinków. Seria wtedy zostaje zawieszona. Jeżeli uda mi się to zrobić, seria jest kontynuowana. Więc teraz wszystko w rękach tych ludzi, którzy mi podpowiedzieli, jak to zrobić. I ten materiał, chociażby nawet by mi się nie udało, idzie na YouTube. Ale laguje mi strasznie. Chwila. Dobra. Zrestartowałem nagranie. Wow. Co się dzieje? Opcje. Jeszcze raz. I teraz jesteśmy z powrotem. Okej. Okay. Dobra, jak na razie to jest pierwsza próba. Chociaż nie, oni mówili jeszcze, żebym nie skakał tam dwa razy, tylko raz. Jedno, ale klatkuje strasznie. Nie, chwila. Chwilę zaczekajmy. Chyba lepiej było, jak to w mniejszej rozdzielczości dawałem, ale dobra. Komputerku. Przy takiej grze nie ogarniasz. Seriously. Jak ci się będzie przy... What the f... Dobra, ostatni raz... Ostatni raz resetuję nagranie. I myk! Ciągle mi spadają FPS-y. O co chodzi? Co pajęczyna już mojemu komputerowi nie daje spokoju. Mam nadzieję, że jak z tego się już... Chociaż... Właściwie... To mamy te okularki tego dziadeczka. Moglibyśmy mu pójść oddać chyba. Więc zaraz to spróbuję ją zrobić. Jak teraz mi się nie uda, to próbujemy to zrobić. Zanieśmy i może wtedy jednak coś się uda. Ło! O! Dobrze gadali. Dobrze gadali. Coś jest na rzeczy. Tylko tym razem ja skrzeniłem i nie wycelowałem dobrze, ale z tego co widzę, FPS się nawet ustabilizowały. Więc teraz zobaczymy ten trik tak na 100%. Aha, powiedziałem, że FPS się ustabilizowały i już zaczęły spadać. No cóż. Szczęście. Okej. No kurde, znowu... Nie, to teraz poczekam... No dobra. Teraz poczekam na środku tej trampoliny. W każdym razie ich niki są w opisie, możecie podziękować, jeżeli uratują tę serię. I z tego co widzę, chyba raczej uratowali to. Więc jest szansa, że jeszcze skończymy modlina. Więc prawdopodobnie po tym, jak zrobiłem ten te kilkanaście nagrań, to prawdopodobnie będziecie mieli decent audio w tamtych. A no kurde, znowu to zrobiłem. To już jest taki...
taki odruch, że muszę kliknąć. Nie, to jest gra dla dzieci. Ja sobie wyobrażam, jak dziecko, które tu doszło, musiało się frustrować. Jak Kangurku KO2, jak byłem mały, to jak nie mogłem przejść jednego poziomu, to zacząłem przeklinać po raz pierwszy. Udało nam się. Dziękuję ci, to było straszne. Stać i nie móc się poruszyć. Stary, nie wiesz, jakie to było straszne. Dobrze się skończyło. Muszę odnaleźć jeszcze tylko jednego z was. Pozostali czekają w głównej komnacie. Dzięki ci za ocalenie moich braci. Ratowaliśmy tego gościa. Obawiam się, że najstarszy z nas został uwięziony pod silną strażą. Słyszałem, jak Loki obiecywał mu, że nikt go nie uwolni, dopóki nie pokona kamiennego psa. To straszna bestia. Co? Której kamienny nie pies? Się żadna broń. Jak więc mam go pokonać? O nie. Na pewno coś wymyślić. Wierzę w ciebie. Dzięki, stary, za pomoc. Będę czekał wraz z braćmi na twój szczęśliwy powrót. Dzięki, stary. Bardzo jesteś pomocny, wiesz? Ale dobra, przeszliśmy to. Uważaj na pułapki. Jest ich tutaj bardzo Z tego, co wiele. Widziałem, to jeszcze chyba co najwyżej dwa takie poziomy labiryntowe będą. Maksymalnie. Okej, w pewnym razie idę do końca. Teraz w lewo. No elo. W ogóle dzisiaj jest strasznie dobry humor. Bo jutro jest wolne. Tak, jutro jest wolne, 14. Boż ty w mordę. Jutro jest wolny 14, czyli dzień nauczyciela. Serio? Dzień nauczyciela. Przepraszam, dzień edukacji narodowej. W każdym razie 14 jest i... no i będziemy mieli wolne, uczniowie. Bardzo jestem z tego powodu dumny. A raczej wesoły. Dlatego mam dzisiaj taki dobry humor i zdecydowałem, że skoro mam dobry humor, to zniszczę go sobie nagrywając mody Inamy. Yes! Dobra. Spróbuj lecimy. Poszukać kogoś, kto pomoże ci otworzyć drzwi. No tato, to może ty mi pomóż, bo skoro możesz się ze mną komunikować. Aha! Dobra. Nie doskoczę? Ja nie doskoczę? No przepraszam, ale... Ja mam nie doskoczyć. Ja mam nie doskoczyć, no jasne. Napędzają moc widzowie. Ja nie mogę tego skrzanić. Chciałem użyć innego słowa, ale jakaś polityka mojego kanału to jest bez przekleństw, to muszę się powstrzymać. Co? Na serio? Na serio musiałem to zrąbać? Seriously? Jestem genialny po prostu. Nie wierzyliście we mnie, że to zrobię i przez to... Przez to schrzaniłem. Więc teraz we mnie uwierzcie, żeby ta seria się wreszcie skończyła. No kurde, ja byłem pewny, że trafię wtedy. To było nie fair. Okej. Ale przyznam, stres bierze górę tym razem. Ej, wait, what? Że się... Tak, ja się przedostałem na drugą stronę. Jakiś checkpoint by się przydał, hello?
No i otworzę to. Mieczem. I przepraszam bardzo, jak ja mam to zrobić? Co ja mam to zrobić? To jest najlepsze pytanie. No bo stąd się... Aha, to dlatego tu są takie śmiechowe. O, teraz wiele wyjaśnię. Nie mam zamiaru powtarzać tego poziomu, więc po prostu tak sobie o zrobię, tylko... No tam jest, tylko że... Pytanie za 100 punktów, jak ja mam się tam dostać? Teraz będzie otwarty, teraz się otworzy. Nie! Spróbuj... Wow. Gro, ogarnij się. No nie. Gro, proszę. 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 Nie w takiej chwili. Boże, ale jakby mi się skraszował przy finałowym bossie, to ja bym chyba... Nie, ja to bym zaczął płakać. Ja dosłownie bym tutaj zaczął na let's playu płakać. I pewnie tak się zrobi, i jak nie zacznę płakać, to wszyscy mnie zaczną hejtować, że ja oszukuję widzów. Tam się da doskoczyć, tylko ja w niezbyt dobrym kącie zrobiłem. I ogólnie muszę wam powiedzieć, że moje poczynania z modyfikacją raczej tej kręka Size Matters biorą dobrą stronę, gdyż znalazłem parę fajnych programów i dowiedziałem się, że emulator PPS SPP debuguje to, co widzi na ekranie, dzięki czemu mogę mieć dostęp do tekstur, tylko te tekstury właśnie nie wiem, jak się do nich dostać, żeby je wyedytować. I no w każdym razie przynajmniej wiem, że gdzieś te tekstury muszą być zapisane. Teraz tylko znaleźć jakąkolwiek wskazówkę gdzie. Potem taguję jeszcze z tym. No, jak to się mówi. Z hex editorem. Może tam coś. Bo ogólnie te tekstury mają drogę do hex editora. Więc kurde. To dlatego nie zaskoczyłem. Chociaż intryguje mnie to, co tam jest na górze. Ale wiesz co, pewnie to jest młot po prostu, żeby się tam dostać, więc ja tam nie idę. Nie idę, bo się boję. Okej, to zawraca. Czy będę na równi z tym, bo jeżeli tak, to bym miał jakąkolwiek szansę to przeskoczyć. Dobra. No, tak blisko. Too close. U jednej kropce życia jestem. No co, lecimy? Jak to mówią, na hardcora. Teraz albo nigdy, jak to mówią. Tak, jedyna moja szansa to jest ten blok. Znikąd gdzieś tam nie doskoczę, chyba że gdzieś na górze, ale uważam, że jak na górę wejdę, to tam będzie tylko młot. Nie chcę mi się tracić czasu. No! Ja nie zrobię... Dziękuję ci! To było straszne! Wiesz, co się stało?
Tak, Loki nas uwięził i oddał groty chochlikom. Pomożesz mi odnaleźć braci? Kilku już znalazłem. Czekają w głównej komnacie. Dołącz do nich, a ja poszukam pozostałych. Tak zrobię. Dzięki ci. Jak teraz się okaże... Ej, przecież... Zaraz. Ja miałem... Na początku gry... Dostałem potkę na... życie. Gdzie ona jest? Okej. Ale dobra, jak już raz już to zrobiłem, to znaczy, że drugi raz nie będzie już aż taki trudny, jeżeli teraz coś schrzanie. Ale bądź co bądź, wolałbym nie schrzanić. Błagam, że teraz te drzwi się otworzą. Bo ja już w takim razie nie będę miał żadnego pomysłu, co zrobić. Chyba, że trzeba by było młot. Chociaż nie, nie mam kombinowania już. What? Uważaj na pułapki! Jest ich tutaj... Dobra, dzięki tato za info. Jakbym się nie domyślił. Okej, ludzie, to już ostatni loch. Ogarniacie? Ej, to trochę bolało. To już chyba ostatni loch. No nie! Na ostatniej prostej musiałem schrzanić wszystko. Chcę przegrać. Wiecie co, chyba pójdę do tych ścian, bo... Bądź co, te ściany nie dość, że szybciej się odsuwają. Zatem mogę po prostu tak sobie przejść. Czy ja? Ja nie zrobię. To się nazywa skill. Gro, to się nazywa skill. Pociski wystrzelone z armaty mogą przerwać łańcuchy. Spróbuj to wykorzystać. Walka z bossem. No elo. No. A, on jest przerwany, okej. Dobra. Nie ogarnąłem przez chwilę. To jest taki miniboss właściwie. Lootcrate. Nie lootcrate, tylko... nie, teraz się przypatrzę temu łańcuchowi. Czy na pewno to jest takie 100 pro. No. Strzelisz to kto? No elo. No szczeloj! To już właściwie nie wiem, co sobie. Może w jakiejś odpowiedniej kolejności? Jak to muszę zrobić? Aha. Rozumiem co? Ej, tam jest gość. Właściwie, czy jakbym tam spadł? Co? Chociaż po prostu tam skoczę. Coś się zrobiło. Może mi ktoś wyjaśnić, dlaczego tym czymś kieruje... tą armatą kieruje kościotru? Dawaj, stary, teraz już nic mnie nie powstrzyma. Tak, jasno, że to odpowiednia kolejność chyba musi być, chociaż... I don't know. A jednak. Ło! Nie no, spoko. Dobra. Yes. Lecimy. O, jak wspaniale znów móc się poruszać. Dzięki ci. Nie ma za co. Twoi bracia czekają w głównej komnacie. To wspaniała wiadomość. Udało ci się uwolnić wszystkich? Nie. Niestety jeszcze nie, ale na pewno odnajdę pozostałych. Czekajcie, to ile ich jeszcze jest?
Na pewno. Jeszcze raz dziękuję pięknie. Ile ich jeszcze jest? I pewnie jeszcze... Jeśli nie możesz go pokonać, wykorzystaj jego siłę dla własnych celów. Spróbuj odbić się od jego grzbietu i wskoczyć na półkę. A że niby kogo grzbietu? Mogę po prostu tak zrobić. Jest okmina właściwie. Fajna muzyka w ogóle. Tak na banjo. Banjo Kazooie. No nie! Wracaj tu. Ciekawe czy... Nie, dobra, tu się najpierw wybije. No nawet przyjmę tą muzyczkę. Ja nie zrobię? Hello. Nie wiem, coś tu mam. Aha, pewnie znowu to... Nie. Tak jakbym aktywował to. No bo tak... A dobra. No! No nie! To był taki perfekcyjny, ja tak zwaliłem. Tylko powiedzcie mi jedną rzecz. Dlaczego ten pies mnie nie atakuje? I po drugie, dlaczego ten gościu jako jedyny został zamknięty tak porządnie? No nie! Psie! Jesteś złym wybokiem. Zły pies. Była kiedyś taka bajka na bodajże Jetix Play. Tam było właśnie o takim psie, do którego, jak się mówiło zły pies, to on tam robił... On tak jakby... paraliżował się. Taki paraliż dostawał. Dobra. No! Jaki cheater. To już nie było fajne psie. Okej. Okay. The last button. Tam te się nie obniżają. Boże, jakby się obniżał, to ja bym... To ja już bym zawiesił tę serię. Psie! Nienawidzę cię. Jakbym robił top 10 najgorszych przeciwników, najbardziej chamskich, to by na pewno do takich należał. Ej, może kiedyś zrobię top 10 najbardziej wnerwiających przeciwników. Może jakoś nie, z jakiś inny kamień spróbuję się odbić. No, tylko jest tak trudno trafić. Ja myślę, że w niego nie trafię. Skręcam trochę w prawo. No i lecę. Ha! Pamiętam, że teraz mogę co przejść. Tak. Dziękuję ci. Traciłem już nadzieję, że kiedykolwiek jeszcze zobaczę swoich braci. Musimy ich odszukać. Już to zrobiłem dawno. Już to zrobiłem. Wszyscy czekają w głównej komnacie. To już ostatni. Dzięki. To wspaniała nowina. Pozwól więc, że udamy się do nich szybszym sposobem niż błądząc po korytarzach. Teleporter, tak? Uważaj! Jesteś wspaniałym chłopcem. Twoi rodzice mogą być z ciebie dumni.
Pokazałeś, że masz dobre serce i nie zawahasz się walczyć w imię dobra. No. Dziękuję ci z całego serca w imieniu moim i moich braci. Pozwól też, że pokażę ci sekretny korytarz. Jest bardzo stary. Bardzo sekretny. Całkowicie bezpieczny. Na pewno nie ma w nim żadnych chochlików ani duchów. Czyli tak. Jadąc wagonikiem, najszybciej dostaniesz się z powrotem do mędrca. I oczywiście nie zapomnij o jego okularach. No dobra. Nasze groty są od dziś twoim domem, Modi. No spoko. Tankashi. Wow, aż tylu jest. Tobie co? Dziękuję. Dlaczego nie wszyscy wyglądają tak samo? Nie naprawiam. Dziękuję ci z całego serca. Dziękuję ci za ratunek. Ale nie, mogli się bardziej postarać. A tutaj praktycznie każdy ma ten sam głos. Dzięki ci. Jeszcze raz dziękuję pięknie. O, ten ma fajny głos inny. Dziękuję ci. O. Co jest za tymi drzwiami? To sekret. Nie. Nie wiem, co dłużej siedział. Ale dobra, synchro. Synchro na chwilę. Dół, góra, dół, góra, dół, góra. Żebym wiedział, o co chodzi. Holy shit. Najpierw jest zielony. Nie. Rozumiem, że gdzie jest ten wagonik? Tutaj? No i dzięki. Uważaj na przerwy w torach i rozwidlenia drogi. Wózek jest ciężki i wolno reaguje. Warto więc obserwować drogę daleko w przód. O nie. Czyli tak. A mogę jakoś skakać? Nie mogę. Oh shit. Okej. Spoko. Ja to trochę mi przypomniałem z Hugo. Tylko takie... takie dziwne Hugo. Wow. Ale bym chętnie dał Game Fury. Matt Patowi z Game Fury bym dał tą grę. To... o Jezu. Ja rozumiem, że w prawo muszę. No nie jest to aż takie trudne. Powiedział i będzie tego żałował. Ale coś sądzę, że mówił, że nie będzie... nie będzie duchów ani chochlików. Let's do. Ale można dwoma. Obydwoma stronami. Że nie będzie duchów ani chochlików. Ja coś przeczuwam, że będą jednak. O, kolejna fajna muzyka właściwie. Taki trochę... Nie, rok bym nie powiedział, ale... No nie wiem. Nie znam się właściwie zbytnio na muzyce. Ale bym tak na szybko miał powiedzieć, to jakiś jazz. Nie wiem. Nie oceniajcie mnie, jak się nie znam. Nie muszę się na tym znać, nie jestem muzykiem. Muzyk też nie musi wiedzieć, co to jest karta graficzna. Myk. Myk. Boże, już chyba bardziej emocjonujące by już było Hugo. Tak sądzę. Ale muzyka cały czas przyspiesza. To jest złe. Kurde, jak nie ma włączonego... Kurde, jeżeli zapomniałem włączyć znowu dźwięk do nagrywania we Frapsie, to nie wiem, co zrobię. Ale nie będę tego drugi raz nagrywał. Nie ma szans. Nie ma szans, żebym to drugi raz nagrywał. Po prostu będziecie mieli wyjątkowo odcinek bez głosu.
Dobra. Więc to przejdziemy i właśnie chyba zakończymy ten odcinek, bo już nawet nie pamiętam, kto jest zacząłem, więc... No jeżeli to było dosyć dawno, to będziecie mieli taki mega długi odcinek, a jeżeli to będzie bardzo długo, to po prostu będzie odcinek taki dwu lub więcej partowy. Wow. To było niebezpieczne. Czekaj, jeżeli te tory się skończą... No tak. Bo tak trochę mi się śpieszy, żeby zrobić ten odcinek. Uno? There's a possibilities that this level is never ending. Uno? Na wszelki wypadek zrobię tak, żeby nie było, że później się walnę w głowę o to i będę musiał wszystko zacząć od nowa. Jezu, ja sobie wyobrażam, jak ktoś zlami tutaj, będzie mi się wszystko potrafić od nowa. To już bym chyba uruchomił cheat engine, dał sobie speedhacka. I ten model taki jednolity. No ani ten modi się nie rusza w tym, nic właściwie nie robi. Takie trochę to... mech. Ale bądź co, to polska gra, więc czego mam się spodziewać? Dodatkowo stara polska gra. Dobra, dwie różne pa. Chyba wybiorę tą. Aha, no to okej, idziemy prosto. Poproszę o zakończenie tego toru. Bo tak trochę mi się śpieszy do, nie wiem, Warszawy czy co. I ten pociąg się trochę opóźnia. Nie mogę. Ale sorry, jakbym teraz zlamił, to ja robię rage quita z tego odcinka. Wow, to już było chamskie, jakby to było, jakby był na tym taki niedokończony tor. No. Już muzyka taka energiczna. Proszę. Ja naprawdę bardzo proszę. Okej, myk. Chyba wybrałem tą trudniejszą. Ale z większą ilością diamentów. Wow, mam 118 diamentów. Nice. Naprawdę ludzie, to jest naprawdę nudne i dlatego mój komentarz jest tak konstruktywny jak... nie wiem, szklanka. To drogie dzieci, nazywa się złe robienie gier. To się po prostu nazywa złe robienie gier, jak jest poziom, który was tak nudzi, jak... I tak jakby coś to wypikam. Żeby nie było. O nie! Dobra, zaniesiemy temu dziadkowi okulary. No, Elo. Masz okulary. Wspaniale! Jej. Teraz idź do świętego kamienia, a ja w tym czasie coś wymyślę. Wróć do mnie, gdy przeczytasz przepowiednie. W każdym razie, przeczytamy przepowiednie w następnym odcinku, więc dzięki wam za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli wam się nie podobało, to nie dziwię się. Więc dzięki wam za oglądanie, na razie, cześć, pa pa!